Serio, tu jakiś robotników naparzą. Ale jeżeli chciałbyś się zacząć uczyć norweskiego na przykład, to obecnie się nie opłaca do pracy tu przyjeżdżać, dlatego że korona jest za słaba, żeby się to opłacało. Tak przynajmniej dorywczo. No, chyba że masz jakąś bardzo konkretną specjalizację, bo wiadomo, żebyś zarobił sporo kasy, ale... Na zbieranie poziomek to się nie opłaca. Dobra, pamiętaj, czego uczył cię Walt. Jeśli ruszanie głową nie pomaga, użyj rękami. To ten. To szybko można się nauczyć. Koreańskiego się uczysz, no no. Ta mała kobieta norweskiego się w rok nauczyła. Tak całkiem... Całkiem dobrze, nie? I te gnoje są źle zaprogramowani, no. Aha. Na miejscu cię uczą? Nie, czemu mieliby cię uczyć? Jak zapłacisz, to cię będą uczyć. Tak, na miejscu, no. Przyjechała tutaj i się uczyła przez pierwszy rok, nie? Mieszkasz, to jest lepiej. No, na pewno wiesz. To jest większy komfort psychiczny, jak mieszkasz w normalnym domu i normalnie funkcjonujesz, jak mieszkasz w jakimś baraku i funkcjonujesz jak zwierzę, kurwa, nie? Także... To jest nieporównywalna sytuacja, nie? Tam byłem, nie? Tam. Obecnie to mnie matematyka statystyczna kopie na studiach.
What the fuck? Kurwa! Ale dobry. A na jakich studiach jesteś? Panie, zobacz. Ja na finansach i rachunkowości. A, okej. No ja znam takich po ekonomii, co nie umieją wyciągnąć pierwiastka z liczby, także... Po skończonych studiach. Także wiem. A, jednak mnie to nie było. Bardzo dużo sobie. Lepiej do niego nie wpaść. Mhm. No widzisz, jednak się da. Znaczy ja rozumiem, że można wiele rzeczy zapomnieć, ale... Ty, skąd ja mam tam skoczyć? No raz tam. Nie no wiesz, no takie kwestie wiadomo, że... Takie bardziej zaawansowane kwestie to nie musisz, nie masz nawet, jeżeli nie pracujesz przy tym, no nie masz obowiązku tego pamiętać przecież, no. Ważne, żebyś to rozumiał generalnie i jeżeli masz jakieś... Czy ta gra jest tak zrobiona, że kurwa, co autor miał na myśli naprawdę momentami? To nie wiem. Szybko byś wrócił do tego, gdybyś chciał, nie? Wiesz, no nie masz obowiązku pamiętać wszystkich całej wiedzy. Siema, wędryk. Nie ma wjazdu, kurwa, dla śmierdziuchów. Parkować, kurwa, przed wjazdem. Co tam? Pospał? Ja przed chwilą omleta ujebałem. Miałem iść spać, nie? Ale stwierdziłem, kurwa, no taki dobry ten omlet był, że idę pograć, nie? Noż ty kurwo!
O, to smakuło. Steak, pieczone ziemniaczki, warzywka plus dips, awokado. Uuu, panie. Nie pogadasz. Kurwa. Jak w restauracji. Patrz, gnojka. Patrz, przyszedłem. Ale nie wziąłem wszystkiego. Kurwa, nie wziąłem kryształka. Ty, tam zobacz, co tam jest. No kur! Aha, tu jest ta siatka. Para to, kurwa. Ja pierdolę. Ja to pewnie przez pierwszy miesiąc jadł tylko curry. Nie, ile można jeść tego curry, bez przesady. Curry jest spoko, ale... O ty kurwa. Coś przyuczyłem chyba. Jak tam wleść? A nie. Tam byłem. Rano ryż z fermentowaną soją na przykład często jedzą i jajkiem sadzonym na śniadanie. O-o! Oh.
Mi mówili, że, że pizzy we włoskich restauracjach są dobre. Jadłem parę i jebią chujem te pizze. Także... Wyszedłem głodny, kurwa. Małe jebaństwo. Też wiesz, a kwestia gustu, kurwa, no to co woli, nie? Nikt mi nie powie, że japoński rosół jest kurwa lepszy od polskiego rosołu tylko dlatego, że jest kurwa japoński. Także... To tak samo jak ruskie piermienieje są lepsze, czy jak to się tam nazywa, od kurwa polskich pierogów. Też próbowałem i są chujowe. Wolę polskie pierogi. No jest też, że jest inne, no to jest kwestia gustu, no jak ci posmakuje rosół polski, no to wolisz polski rosół, no to wiesz, to... Ten wiadomo, że ci nie będzie smakował do końca japoński rosół. Chińczyki, kurwa, ten z suchym makaronem za 2,99 z Biedry, podpisane ramen prosto z Japonii. Nie no, bez jaj. Chipsy z zupki chińskiej są git? Nie no, są na przykład zupki chińskie, które mi smakują, nie? Znaczy no... Zdarza mi się zjeść, kurwa, dwa razy do roku jakiegoś Chińczyka. Bo jak jestem w Szwecji, to sobie kupuję czasami. Ze dwa i to, kurwa, i tak to mi się zdarza raz na pół roku to zjeść. I te niektóre Chińczyki są zajebiste. Czy zajebiste, to jest kurwa pieprz, sól, woda i kurwa jakaś papryka, tam nic tam kurwa nie ma, nie, ale chodzi o to, że to smakuje, to taki uniwersalnie dobry smak, nie? Wszystko co jest kurwa zasolone to ma dobry smak generalnie. No ale są tacy, co dopierdalają na przykład kostki rosołowe do rosołu, no to już kurwa nie wiem, to tylko z przyzwyczajenia to może być dobre, no. Także... Rosół na kostce rosołowej, kurwa. Okej. Nie no, nie najesz się tą zupą. To znaczy, to jest, zapijesz ją... zapijesz nią po prostu, na chwilę się najesz, ale no ogólnie to się nie najesz, bo to nie ma żadnych kurwa wartości odżywczych, także... Nie możesz się tym najeść, możesz tylko oszukać organizm, ale nie najesz się tym, nie ma chuja, że się tym najesz. A kurwa 50 kalorii, czy tam 100 kurwa. To jak jesteś może studentem, to się najesz, bo musisz się najeść. Bo jak się nie najesz, kurwa, to będziesz głodny chodził. Także twój organizm automatycznie, wiesz, wysyła informacje do mózgu, kurwa, czuj się najedzony, czuj się najedzony. Tak.
Nie, no nie da się na tym żyć, bo to jeszcze nie ma żadnych witamin, kurwa, żadnych minerałów. Te minerały to są z tej wody, co wlejesz. Do tej zupki, kurwa. I to jeszcze nie wiadomo, czy tam są. Jak chcesz schudnąć, nie, to, bo to jest tylko na chwilę. To nie jest tak, że ziemniakami się najesz i one się tam ładnie trawią i tak dalej przez dłuższy czas. To jest 15 minut i jakbyś był na dłuższym deficycie, dłużej, to kurwa ta zupa by się przepłynęła, chłopie, tak, żebyś nawet nie poczuł kiedy. Organizm tak by to kurwa zassał, nie? I za 5 minut byś był głodny. No to jest tylko na to, żeby zdążyć dojechać do domu, popierdolić coś porządnego, nie? Także to tylko do tego służy, nie? Ale ja na przykład, jak mi się chce pić i w nocy mnie najdzie, kurwa, nagle ochota na jakieś żarcie, kurwa, to chińczyk jest świetny, bo to nie ma kalorii. Tak przed snem to akurat. Sama woda z solą i z pieprzem. Także nie przytyjesz od tego. Napić się napijesz. I troszkę żołądek tym makaroniksem zapchasz, także... Trzeba to trzeba. Tak, trzeba to trzeba. Także wszystkie metody, żeby... Nie na mojej zmianie! Nie na mojej zmianie! No patrz, kurwa. Typie! Moje rękawice mają super moce. Nie miałem zamiaru ci dziękować. Skopałeś mi tyłek. To był jedyny sposób, a zresztą gdybym tego nie zrobił, to ty skopałbyś mój tyłek. Pewnie tak, no dobra, chyba jesteśmy kwita. Jeszcze nie, ja ci pomogłem, teraz ty pomóż mnie. Powiedz, jak dotrzesz do Jebai. Dobra, nie czytam tego. Nie za bardzo mi pomogłeś. Aha. O, dzięki za runkę. Nice. PL obstawiam, że nadal ziemniaki są zdrowsze, a w Azji odwrotnie. A czemu miałby być bardziej zdrowszy? To znaczy, czym się różni ziemniak? Bo tam masz i tak ziemniaków, masz kuj rodzajów różnych, także... Jeżeli weźmiesz tą samą odmianę, to nie ma to znaczenia. To jest to samo, nieważne czy rośnie tam, czy tu. Ważne na czym rośnie, bo jak pędzisz to kurwa na koksie, to wiesz... Na roślinnych anabolach, kurwa, to... Chuj wie, co tam jest w tym ziemniaku, nie? Pewnie mają coś, bo to wiesz, to jest uniwersalne, kurwa. Pytanie, ile oni tego jedzą, bo ja tam nie wiem akurat, ale... A wszędzie się je ziemniaki, generalnie. Praktycznie, w jakiejś formie.
Też o frytki nie zawsze się robi z ziemniaków. Czasami się robi z chuj wie czego te frytki, nie? Także... Z jakichś takich mas, kurwa, ziemniaczanek. Chuj wie co to w ogóle jest. Te McDonaldowe to też chuj wie co to do końca jest. One są zajebiście dobre, ale... Chuj wie czy to jest cięte z ziemniaka, czy wyciskane z czegoś. Kurwa, kto to wie, chłopie. Dopóki nie zobaczysz, to... To nie wiesz. Ty, ile mamy tych? Byleby z tego za dużo nie wpierdalać z najzwyczajniej w świecie. Aha, no może tak, ale... Wiesz jak jest, no kurwa... Ciężko sobie rozróżnić w McDonaldzie, czy to jest kotlet ze szczura, czy kurwa, czy z czegoś innego, bo to smakuje kurwa jak McDonald's, a nie jak jakiekolwiek inne mięso, nie? Mogliby tam kurwa, jakby umieli to przerobić na smak McDonalda, byłoby ze szczura, to pewnie by kurwa ze szczura robili. Że jeden chuj. Bo ja nie wiem, z czego, co za mięso jest w McDonaldzie, poza tym, co tam jest ewentualnie napisane, bo to kurwa nie smakuje jak żadne mięso. To smakuje po prostu jak McDonald's, nie? Od razu, to wiesz, bierzesz gryza i wiesz, że kurwa z zamkniętymi oczami, że wpierdalasz McDonalda. Na pewno McDonald's ma dobrą kawę, nie? To trzeba mu przyznać, że kawę mają bardzo dobrą. Czarną. Zwykłą czarną kawę. Taką napierdala ta kawa jak powinna. McDonald's ogólnie jest syfem. Załóżmy tą jedną rzecz, że to ogólnie jest syf, nie? Jesz to w momencie, kiedy nie masz wyjścia, jesteś kurwa zabiegany, nie masz czasu się zastanawiać, musisz coś kurwa zjeść, bo umierasz z głodu, to wtedy się je McDonalda. Nie ma innego powodu, żeby to gówno jeść. Najgorsze frytki przynajmniej w Europie ma KFC, o ile kurczak jest zjadliwy, to frytki mają tak podłe, że ja pierdolę. Wiesz co, ja nie wiem kiedy jadłem ostatnio KFC, to nawet ci nie powiem. Ale no mi zdecydowanie lepiej smakują, najbardziej smakują frytki z tych fast foodów z McDonalda. No mi się zdarza zjeść McDonalda. Zdarza mi się, bo po prostu kurwa, jak teraz nie, ostatnio to bardzo mało, praktycznie w ogóle, ale jak pracuję normalnie, to zdarza mi się, to jest po prostu wygodne zajebiście. Co jeszcze? Przytulaczne piranie? Aha. W ogóle Kao dostaje z dupy te kurwa swoje moce nagle. Ty, ale tam było K. Jak się dostać do K? Nie wiem, czy muszę się tu wrócić, kurwa. No i chuj. I ja pierdolę. Robisz fixed kurwa motyw i jeszcze się możesz nie złapać, nie? O, tam jest. Nie no, ja nie wiem, jak kurczaka, to ja zdecydowanie wolę zjeść z rożna. Jak miał kurwa McDonalda, McDonald's to przynajmniej jest jakiś...
Taki, nie wiem, kurwa, no szybkie żarcie, ale jakbym się jebać w gównianego kurczaka z KFC, to wolałbym już iść kupić zwykłego kurczaka z rożna i opierdolić kurczaka z rożna. Zresztą co często robię, bo kurczak drożna... Kurwa, akurat jest zajebisty. Co on odpierdala, ten KO? Maku jedynie co nowego to nowy burger z dodatkiem kotleta z kurczaka i kolejna... Nie no, burgera, jak miał jeść burgera w Maku, kurwa, to już lepiej daje zarobić normalnej burgerowi, a nie kurwa tym jem dobrego, zajebistego, pierdolonego kurwa burgera, a nie jakieś gówno z Maka. To kurwa ceny jeszcze są całkiem... podobne, to nie jest tak, że ten Mac oferuje jakąś kurwa dobrą jakość za mniejsze pieniądze albo coś. To są kurwa ceny z dupy po prostu w tym McDonaldzie.